Maruszulkiewicz in the cage, Polizy się pogali, Dragon Fight Night 4, z nami komentator tej gali, Łukasz Juras Jurkowski, witam serdecznie. Uszanowanie! Łukasz, jak ci się podobała gala i zacznę od WCA, od twoich kolegów klubowych, 3 do 2. No tak, no nie zawsze jest niedziela, że się wszystko poukłada, no wiesz, to jest ryzyko wpisane w ten sport. Fajnie, ja lubię takie gale, które są dynamiczne, zawodnicy wchodzą, mieli kalkulowania, mieli tej taktyki ogniem piekielnym od początku, wszyscy walczą o fajne nazwisko swoje, aby się pokazać. Konsekwentnie, czym głębiej w gale, tym ten poziom sportowy też już rósł, czego przykładem była walka wieczoru, naprawdę bardzo fajne zestawienie. Spoko, no szkoda chłopaków ode mnie z teamu, którzy przegrali, no ale... Czego zabrakło u Haszbiego? Kurczę, wydaje mi się, że troszeczkę doświadczenia, troszeczkę wyszedł spięty do tego pojedynku i po ciosach, które przyjął na początku, które jeszcze nie wyłączyły mu tej świadomości, powinien jednak klinczować i iść w partner, tam jest najlepszy. I zabrakło takiej zimnej krwi, szybkiej kalkulacji i zmiany planu, który był, mam wrażenie, zdecydowanie inny niż to, co pokazał Haszbi. Mansurowi nie udało się skończyć tego szybko, jak chciał, latające kolana od początku, ale chłodna głowa, udało się go opanować i trwał do końca, wygrał. Przede wszystkim godna podziwu i naprawdę wielkie brawa za profesurę w tak młodym wieku, bo pamiętajmy, że ten chłopak ma dopiero 20 lat, za drugą rundę. Pierwsza na takim sporym, fajnym entuzjazmie z jednej z drugiej strony, ale druga już taka na spokojnie, chłodno, bardzo dużo fajnych takich elementów zapaśniczych, które mogą być pokazywane jako szkoleniówki na YouTubie i zasłużone w pełni zwycięstwo, także sam jestem ciekawy, jak potoczy się kariera tego chłopaka dalej. A co powiesz o Adamie Soldajewie? No zrobił Askama, można powiedzieć, i skończył, rozłożył ręce jak po prostu doświadczony zawodnik UFC. No to mogło się skończyć jeszcze bardziej widowiskowo po tym latającym kolanie, na szczęście dla rywala nie trafił, ale fajnie, Adam jest bardzo dobrze poukładany w każdej płaszczyźnie walki, także czekam na rywali półkę wyżej niż Szczepański, który na dużym, ujemnym rekordzie wychodził do tego starcia. No musi Adam się zacząć testować z lepszymi rywalami. Na minutę odskoczy od DFN-u koreański zombie, nokaut roku, walka roku? Zdecydowanie! Czy walka roku to jeszcze nie do końca, ale nokaut, ustalmy, że nikt nie powtórzy przez najbliższe lata tego, co zrobił Rodriguez. Dzisiaj Bartek da radę? Lekko? Ciężko? Będzie bardzo ciężko, bo Prazeres to mały, niewygodny, krępy zawodnik, który walczy też trochę podobnie do Bartka i będą się obaj trochę tam gdzie przy klatce ściskać, ale Bartek jest świetnie przygotowany, nie miał jakichś tam dużych problemów ze zbijaniem wagi, chociaż wyglądał przed ważeniem też mocno średnio, ale ja wierzę w ten nasz, wiesz, WCA czołg zwany Fabińskim, bo to jest naprawdę gość, który od początku do końca konsekwentnie realizuje taktykę rozbijania rywala. Nie zawsze udaje się to robić przed czasem, ale jest wręcz perfekcyjny w tym swoim gameplanie i realizowaniu planu gry. Wywiad puścimy po jego walce, więc zobaczymy, czy miałeś rację. Na sam koniec chciałbym, żebyś rozwinął I'm not surprised, bo dowiedzieliśmy się, że jedna z gal bokserskich, która odbiła się na stadionie narodowym, jedna z gal nie została rozliczona. Nie, no napisałem not surprised, bo to patrzę już na Twitterze, aferka mała, że organizator tej gali częstochowski gladiator, nie wisi tam trochę pieniędzy, nie rozlicza się, więc czekam na to, żeby na rozwój wydarzeń, otwieram popcorny, nie uwierzę satysfakcją, no ale od początku wiadomo było, że ten projekt nie ma prawa dłuższego bytu, bo za chwilkę, jak to mówiłem się brzydko, coś się musi tam zestrać, no i zaczęło się po raz pierwszy, nie wiem, czy tam gdzieś też Dominik, ktoś mi durniak mówił, z którym komentowałem, że TVP zrezygnowało już z pokazywania tego, chyba, że jakieś tam, nie wiem, no wiesz co, fajnie, niech sporty walki będą na najwyższym poziomie, organizowane stadiony, duże gala, ale niech się biorą za to ludzie, którzy mają o tym pojęcie i ja wtedy konsekwentnie będę za nich trzymał bardzo mocno kciuki. Tyle, dziękuję, jak zwykle przyjemnie. Uszanowanie, idę!